na tamborku pierwsze 10 tysięcy, więc pora pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Tak dokładnie wygląda ten projekt. Tutaj Wam jeszcze odrobinkę mogę rozwinąć, bo są jakieś pojedyncze krzyżyki. I słuchajcie, ja w ogóle jestem w szoku, że to ucho wyszło takie puchate. Jest tutaj kilka kolorów, a rzeczywiście wygląda to naprawdę przepięknie. Zobaczcie sobie to jeszcze z takiej perspektywy. Tutaj to ucho, no piękne te przejścia kolorystyczne, tutaj z czerni w szarość i biel, no pięknie jest to tutaj wyblendowane, ja się w ogóle nie mogę napatrzeć, a to jest dopiero początek, więc myślę, że zapowiada się naprawdę super. I zrobiłam tutaj troszeczkę ponad 10 tysięcy i to jest tak jakby 1/4 tego pierwszego rzędu. Dni mijają, jest już prawie koniec maja. I muszę Wam powiedzieć, że jak było, tak jest. Przybyło niewiele, bo mam tutaj około 13 tysięcy wyszyte, więc naprawdę to nie ma się tutaj czym chwalić. Nie przybyło praktycznie, no tylko kilka półkrzyżyków, tak jak widzieliście wcześniej. Jakoś mi tak strasznie nie po drodze dalej z tymi krzyżykami, ani na tym projekcie, ani na żadnym innym. Jedyne, co idzie zgodnie z planem, no to oczywiście koń, ale konia pokażę Wam w dalszej części filmiku. Jeżeli chodzi o ten projekt, to naprawdę nie wiem, co poszło nie tak. Wyszywa się go przyjemnie, a jakoś zupełnie nie mam czasu, żeby do niego przysiąść, bo jednak ten koń jest ważniejszy z uwagi na to wyzwanie roczne, więc za bardzo nie mam się czym chwalić. Hejka, witam Was w mojej kuchni i dzisiaj tak dla urozmaicenia chciałabym Wam pokazać coś innego. Będziemy dzisiaj gotować moje ukochane danie, które mogłabym mieć dosłownie codziennie. Jest mega szybkie, mega proste i mega dobre. W dodatku nie potrzeba wielu składników, więc pokażę Wam, jak je zrobić. I dajcie znać, co o tym sądzicie. Jak to mówią, nie samym haftem człowiek żyje, jeść też coś trzeba, więc zabierajmy się za gotowanie. Krok pierwszy, szykujemy matę albo stolnicę. To jest przepis dla leniwych, tak jak ja, więc mam tutaj kubek 250 ml i wsypuję tutaj dwa takie kubki mąki pszennej. Ja dużo rzeczy dodaję na oko, no mniej więcej tak tyle soli, tak plus minus. Taką płaską łyżkę cukru, taka dość porządna łyżka sody. Wrzuciłam tutaj jedno jajko i teraz do wyboru ja użyję jogurt naturalny, ale Wy możecie użyć kwaśnego mleka na przykład. Ja bym w Polsce używałam tych zwykłych jogurtów, tutaj to w ogóle jest zupełnie inne jogurty, zupełnie inne są śmietany, więc jakby tutaj jest 3%, ale totalnie się tym nie sugerujcie, weźcie to co macie. No i teraz trzeba to ciasto zagniatać i tego jogurtu dodajemy tyle, żeby po prostu mieć ciasto. Jak widzicie, że jest za suche, to dodawajcie tak, żeby to ciasto było takiej fajnej konsystencji. Zaraz Wam pokażę. Ciasto jest już zrobione, takie, no takie o. Ani się nie klei, ani nie jest za suche. Teraz bierzemy sobie wałeczek i wałkujemy. Zaraz Wam pokażę, na jaką grubość. Już mam ciasto. Wałkujemy sobie to tak dość grubo, w sensie no nie grubo, nie cienko, na pewno nie tak jak na makaron na przykład. No tak, tak o. Tak dość grubo, żeby to były takie dobre placuszki. One powinny jeszcze trochę urosnąć. Więc no tak grubiej trochę. Super by było, jakbyście mieli taką patelnię, gdzie można piec bez tłuszczu. Ja miałam taką w Polsce i ona była naprawdę super. Pierwszy raz teraz będę to robiła na zwykłej patelni, więc nie mam pojęcia, czy to w ogóle wyjdzie. Ale nie wlewamy tutaj tłuszczu i spróbujemy. Ja sobie ustawiłam tutaj na szóstkę na razie. No i teraz znowu przechodzimy do ciasta. Kroimy sobie takie kawałeczki, takie pirezy drzwi. Tutaj też widać, że są takie dość grube. No i układamy sobie wszystko tutaj. I to się będzie piekło. Placuszki już rosną. Tutaj się fajnie podpiekają od dołu. I w zasadzie to na tej patelce też daje radę.
Przypiekają się bez tłuszczu, tak jak mówiłam. Ja sobie je biorę tak na szóstce, ale w zasadzie z tego, co widzę, to mogłoby być nawet na siódemce. No i one sobie tak pięknie rosną. Teraz czas na sos. Mam garnek i teraz musimy zrobić sos ze śmietany. I ja używam, jakbym była w ogóle w Polsce, to bym użyła tej śmietany, którą teraz widzicie. Wlałabym sobie ją do garnka i by było po problemie. Ale ta śmietana tutaj to w ogóle jest zupełnie co innego niż ta u nas. Tutaj ta śmietana, którą mam tu, ona jest taka bardzo rzadka i przypomina naszą śmietanę, taką łaciatą do zupy na przykład. A taka śmietana jak u nas, to wygląda bardziej jak jakiś taki twarożek. Ta jest za rzadka, ta jest za gęsta, więc ja to wleję do garnka. Nawet nie wiem, czy mi to wystarczy. Jak mi nie wystarczy, to wleję jeszcze trochę mleka, będę robiła miksturę, ale w Polsce wlałabym po prostu jedną śmietanę. Za mało mam tej śmietany, więc muszę iść teraz do sklepu i kupić śmietanę. No, kaszana totalna. Kupiłam dwie te rzadkie śmietany, bo uznałam, że lepiej, żeby było chyba rzadsze, z uwagi na to, że no te placuszki jeszcze wciągną, wiecie, wciągną ten sos i lepiej, żeby było rzadsze, więc wlewam jedną. Ta była już otwarta. No i tutaj mam kolejne. Ja tak robię po uważaniu w zasadzie tego sosu. Tak, żeby starczyło na wszystkie placuszki. A tutaj Nadia wyjada śmietanę z kubka. Dobre? Tak. Nie wiem, czy już mówiłam, ale wrzucamy tutaj cukier i dodajcie tego cukru tyle, ile uważacie. Po prostu wsypcie, zamieszajcie i spróbujcie, czy Wam pasuje. Ja wsypałam tylko trochę, bo tak wolę, żeby było mało tego cukru. Tutaj też ta śmietana ma inny smak. Taki bardziej kremowy, jak nasza do kawy, coś takiego, więc nie dodawałam tutaj tego cukru zbyt dużo. I teraz musimy to zagotować. Śmietana mi się zagotowała, ja ją wyłączyłam już i teraz wrzucam tutaj wszystkie te, żeby one się tutaj napiły tego sosu. No a później można już podawać do jedzenia. Tak wygląda gotowe. No tutaj z tej śmietany wyszło bardzo rzadkie. W Polsce zawsze mi wychodzi takie piękne, gęste, no ale co zrobię, jak nic nie zrobię. Jest naprawdę przepyszne. Tak jak mówiłam już wcześniej, konik oczywiście zgodnie z planem. Przesunęłam sobie tamborek, żebym mogła teraz wyszywać tło. I ja sobie tutaj wyrównałam gdzieś do tego poziomu, dlatego że tutaj cały czas są błędy. Ja się tak mylę niesamowicie na tym obrazie, że w tym momencie to on już nie ma nic wspólnego z oryginałem, bo jest błąd na błędzie i błędem pogania. A ja zamiast to pruć jak normalny człowiek, to próbuję wszystko z tego wybrnąć. Więc no, to jest totalna po prostu improwizacja, no, improwizacja na maksa. Więc wyrównałam sobie tutaj do tego rzędu, żeby mi się wszystko zgadzało, żeby nie powielać tych błędów dalej. No i zaczęłam robić tło. No i później oczywiście na dół, na dół, na dół. Ja zrobiłam sobie zdjęcie, jak to przewijałam, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten obrazek już w całości. Jest już tutaj ponad 60%, więc naprawdę coraz bliżej, już widać koniec. Tutaj to jest brudne, żeby nie było tutaj, więc to będę musiała doprać. No i to chyba tyle. Myślę, że nie muszę tutaj nic za dużo mówić. Wszystko jest, tak jak mówiłam, zgodnie z planem. Z tygodnia na tydzień przybywa po 790 krzyżyków, także ja bardzo się cieszę. Odkąd przyjechałam tutaj do Norwegii, robiłam research dotyczący włóczek i wszelkiego rodzaju takich przydasi typowo szydełkowych, drutowych.
Chodziłam od sklepu do sklepu i sprawdzałam, gdzie co mają, gdzie mają jakie włóczki, jakie one mają składy, ile kosztują, jak to mniej więcej wychodzi cenowo, gdzie się najbardziej opłaca kupić. No i tak chodziłam od sklepu do sklepu i sobie wszystko sprawdzałam. Aż w końcu zawędrowałam do pasmanterii, w której było dosłownie wszystko. Jak ja tam weszłam, to byłam w szoku. W ogóle przed tym sklepem były taczki. Na tych taczkach były wystawione włóczki. Jak się okazało, najtańsze, bo w sklepie już tak tanio wcale nie było. No i w sklepie miliony rzeczy, słuchajcie. Kobietki, które tam sprzedawały, były poubierane w rzeczy, które same zrobiły. Szaliki, miały swoje własnoręcznie robione bluzki. To wyglądało super. Wszystkie dziewczyny, które tam w ogóle chodziły, oglądały, to wiecie, takie zafascynowane tymi niteczkami. Ja weszłam jak do innej planety, trochę tak jakbym otworzyła drzwi do Narni. Ile tam było, słuchajcie, znaczników, ile tam było nożyczek pięknych, właśnie takich do niteczek. Ile tam było koralików, guzików, tasiemek, metek i innych rzeczy. To sobie nawet nie jesteście w stanie wyobrazić. Cudo, cudo i jeszcze raz cudo. Jeżeli chodzi o ceny, to no, z tego, co zrobiłam research i z tego, co zauważyłam, to najbardziej opłaca się kupować w pasmanteriach internetowych. Jako tako tutaj stacjonarnie, no to no, nie bardzo się opłaca cenowo, bo wiadomo, że sklep internetowy zawsze będzie miał taniej. Więc jeżeli miałabym kupować, to zdecydowanie wolałabym sobie zamówić przez internet, ale myślę, że pójście do takiej pasmanterii to też jest naprawdę super takie, wiecie, urozmaicenie. I kupiłam sobie włóczkę. To jest włóczka, która jest mieszanką bawełny, merynosa i akrylu. Więc to tak dość ciekawie i ja sobie z niej zrobiłam w pierwszej kolejności taką opaskę na włosy i to jest opaska na gumce do włosów, więc ma super regulację rozmiarową i pasuje zarówno na mnie, jak i na moją córkę, więc to mi się akurat tutaj udało. A w drugiej kolejności zrobiłam sweterek dla Misia. To jest miś mojej córki, z którym ona się nie rozstaje od 3 lat. Ten misiek przeżył już tak wiele. On jest czysty, ale wygląda na brudny. No naprawdę swoje już przeżył. Nie ma tutaj nawet już wypełnienia, ale zrobiłam mu taki sweterek, żeby mu zimno nie było. Tak, Nadusia? Tak. No więc miś ma teraz sweterek. Podoba ci się sweterek? Tak. No. Więc miś ma teraz sweterek. I zostało mi jeszcze całkiem sporo tej włóczki. Pewnie coś z niej zrobię. Chciałabym się wybrać na zakupy, żeby kupić sobie więcej, ale tak jak już mówiłam, chyba zrobię to przez internet, bo tam jest po prostu najtaniej i można wyłapać naprawdę super promocje, bo jeżeli chodzi o ceny, to ja za ten motek zapłaciłam 100 koron, czyli około 39 zł. Natomiast na internecie znalazłam ten sam za 75 koron. No to 75 koron, a 100 koron to jest duża różnica, więc sami możecie się domyśleć, jakie jest przebicie po prostu w sklepach stacjonarnych, a w sklepach internetowych. Dokładnie tak wygląda mój maj. W zasadzie to nie dokładnie, bo ja tutaj mam jeszcze nieuzupełnione. Dzisiaj jest który? 23 chyba. Wczoraj zrobiłam coś ponad 100 krzyżyków właśnie na koniu, więc powinnam tutaj zaznaczyć jedną krateczkę. To jeszcze będę uzupełniać.
Pierwsza część miesiąca była super, bo tutaj w ogóle zobaczcie, 1300 prawie, 1000, był jeszcze tu, 1100, 1100, więc no pięknie to tutaj wyszło, a później, no później jak później. A to wszystko dlatego, że robię mozaiki. Tutaj wszędzie rozwalone, jak zwykle, już wam to pokazywałam, że u mnie to jest wszystko wszędzie. I jak ja pracuję, to w miejscu pracy u mnie jest taki Saigon niesamowity, że sobie nawet nie wyobrażacie. Ja nie umiem pracować, jak jest tak. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Lubię mieć w domu czysto, ale jak pracuję, to lubię mieć wszystko pod ręką, więc ja tutaj mam rozłożone dwa zestawy naraz. W ogóle ładowarkę, bo tutaj mam obok kontakt, więc bardzo często ładuję. Także no, u mnie to tak właśnie wygląda. Jest wszystko wszędzie. Nadia już mi zabrała zeszyt. Tutaj piękne kwiaty przed oknem. Może zresztą wam tutaj pokażę i w taki sposób właśnie zakończymy ten filmik, bo to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o inne moje projekty, to za dużo nie przybywało. Pokazałam wam, co było i jak było. Dajcie znać, jak jest u was, bo też jestem bardzo ciekawa. Ja gdzieś tam na początku roku sobie tak powiedziałam, że o, fajnie by było, jakbym miała więcej krzyżyków niż w poprzednich latach, a tu jak się okazuje, no to Lipton jednak będzie chyba najmniej niż w poprzednich latach. No ale nic, trudno. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!